Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Alfonso Krzysztof. Panie Stanisławie, jaki będzie dla Polski i świata 2023 rok politycznie, społecznie, geopolitycznie? Oczywiście nie oczekuję proroctw, chodzi o Pana przewidywania. No, pierwsza rzecz to Polska będzie uczestnikiem dwóch wojen, jednej wojny hybrydowej, bo to już widać, że ta wojna hybrydowa będzie się przeciągała, ta wojna hybrydowa, jaką Niemcy prowadzą przeciwko Polsce, po to, żeby ją tutaj, że tak powiem, ostatecznie zmłotować do zaakceptowania udziału w IV Rzeszy. Druga wojna to będzie wojna na Ukrainie, bo ona widać, że przechodzi w stan przewlekły, a poza tym jak prezydent Biden otworzył prezydentowi Zełenskiemu kredyt na broń i amunicję tam na 45 miliardów dolarów, no to żeby to wszystko wystrzelać i tak dalej, to musi to potrwać, tak od razu nie można wszystkiego się wyprztykać, także co najmniej na rok. No i zobaczymy. Największa obawa, jaką w związku z tym mam, to, żeby Polska nie została razem z Ukrainą wkręcona w ruską maszynkę do mięsa, a wiele na to wskazuje, że na taką możliwość wskazuje, także boję się tego. Druga sprawa to tresura w kierunku politycznej poprawności, to znaczy rewolucji komunistycznej, będzie nasilał się terror. No i trzecia rzecz, to nie jest to, nie są to dobre prognozy, bo wisi nad nami jako miecz Damoklesa perspektywa likwidacji pieniądza gotówkowego. No to by był gwóźdź do trumny wolności ludzkiej w ogóle w skali światowej. Procus loco. Wyobraźmy sobie, że to możliwe. Siedzi pan przy jednym stole ze Stanisławem Lemem. O czym chciałby pan z nim porozmawiać? No, ja bym go wypytał przede wszystkim o to, bo Stanisław Lem był pesymistycznie się zapatrywał na przyszłość ludzkości. Mianowicie, że pułapka technologiczna się z nadludzkością zatrzaśnie. Chętnie bym poprosił go o rozwinięcie tej kwestii, bo on dosyć tak, z tego co ja przynajmniej mogłem poznać, to dosyć tak lakonicznie się na ten temat wypowiadał, więc gdybym mi zechciał rozwinąć te kwestie, to byłbym bardzo zaciekawiony. Pytanie drugie. Jeśli zbyt osobiste, proszę o wybaczenie, czy tęskni pan, wraca myślami do kogoś, kogo już wśród nas nie ma? Tak, oczywiście, że tak. Przede wszystkim do osób mi bliskich. No czasami taki sentyment mnie ogarnia, to chyba naturalne. Także no, tu myślę, że to jest powszechne. Każdy człowiek coś takiego odczuwa. Pan Alan S. Witam panie Stanisławie. Jak pan ocenia tęczowe opaski podczas Sylwestra Marzeń? Czy była to zamierzona prowokacja, czy jest to oficjalny ukłon PiS w stronę LGBT-ów? Podpowiem, że po zaistniałej sytuacji wszystkie trolle pisowskie w internecie zaczęły tłumaczyć, że było to celowe i zamierzone, o czym pisał sam Pereira, naczelny troll TV PiS. Dziękuję za odpowiedź i życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku 2023 oraz 200 lat życia, ponieważ jest pan naszym skarbem narodowym. No dziękuję za te życzenia i za te miłe słowa. Natomiast jeżeli pan Pereira tak twierdzi, że to było celowe i zamierzone, to ja przyjmuję to do wiadomości. Tym bardziej, że on mógł co innego, mogli tam te trolle pisowskie, jak pan mówi, mogły powiedzieć co innego, no że to ich też ci murzyni zaskoczyli, kiedy włożyli sobie te tęczowe opaski, a tymczasem nie, tymczasem oni brną w to i jeszcze się odgrażają, że tych posłów Solidarnej Polski, którzy ich za to skrytykowali, to nie będą zapraszali do telewizji.
Pan Maciej Kacprzak. Panie Stanisławie, jakiej muzyki pan słucha? Pozdrawiam. No, ja nie mam jakichś specjalnych. Kiedyś bardzo mnie jazz pasjonował, zresztą nadal to lubię, ale teraz nie mam jakichś takich specjalnych upodobań. Chętnie słucham również muzyki operowej, chętnie słucham arii operetkowych. Uważam, że to są. No i takich, natomiast jeśli chodzi o produkty przemysłu rozrywkowego współczesne, to wydaje mi się, że od strony literackiej to jest po prostu szajs, to jest właściwie pozbawione treści zupełnie, no ale może mnie się tylko tak wydaje, być może, że to teraz takie gusty są i pracownicy przemysłu rozrywkowego lepiej je rozpoznają niż ja. Wiktor. Witam. Dlaczego Turcja jest w NATO, a Izrael gra w Mistrzostwach Europy w piłkę nożną, chociaż jest spoza Europy? No, Turcja jest w NATO, bo Turcja jest w Europie. Część terytorium tureckiego leży w Europie, więc to akurat nie jest nic osobliwego. Natomiast osobliwością jest to, że Izrael bierze udział w Mistrzostwach Europy w piłkę nożną. To też mnie to dziwi. Nigdy nie potrafiłem zrozumieć, na jakiej zasadzie się to odbywa. Przemysław hahaha. Panie Stanisławie, słyszałem z zapomnianych przeze mnie źródeł, że Putin się kreuje na kogoś, kto wyjdzie globalistom i zepsuciu Zachodu naprzeciw. Jak pan się zapatruje na to? Ja mam wrażenie, że jest jednym z niewielu, co jest w pozycji, by to zrobić, lecz na pewno by zadbał, przy okazji zadbałby o swoje interesy i oligarchów. Uważa pan, że Putin autentycznie chce walczyć z nowoczesno-ideowym szaleństwem, czy po prostu jest to chwytliwy temat propagandowy? Myślę, że i tak, i tak. Myślę, że i tak, i tak. Putin, ja na jego miejscu, bo ja u niego w duszy nie byłem, także nie potrafię odpowiedzieć, co on naprawdę myśli, ale ja na jego miejscu to bym i tak właśnie myślał, że no to jest, jak długo można, to tak bym starał się chronić mój naród, którego tam na czele nie postawiono, i państwo przed jakąś taką degrengoladą, a to niestety tak jest, z tym się wiąże, a przy okazji bym się prezentował właśnie jako tutaj niezłomny bojownik ze względów propagandowych. I myślę, że Putin, ja nie uważam się za mądrzejszego od Putina, więc myślę, że on też to rozumie i dlatego mówię, że i tak, i tak. I tym spostrzeżeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cyklu.